Witajcie, Piotr Spodtek pod wielkim dachem nieba. Z tego co kojarzę, to 234. odsłona już dachu po długoletniej przerwie. Dzisiaj bohaterem, jutro właściwie, bohaterem audycji będzie Andrzej Zmora Rdutowski, frontman, lider zespołu dr Hackenbusch. Co w audycji oprócz Andrzeja Zmory będzie? No będzie zespół Homo Homini, no skojarzony z dawnymi latami 70., ale oczywiście po nowemu. Będzie Maciek Jóźwik z piosenką do tekstu Ani Dendor. Pozdrawiam Maćka i panią Anię. Będzie Lubelska Federacja Bardów z nieżyjącym już wokalem, człowiekiem, który zaśpiewa tę piosenkę, Marcinem Różyckim. To będzie Marcin Różycki, Lubelska Federacja Bardów. No oczywiście następnie będzie już Andrzej Zmora i kilka jego piosenek, no ale to już nie zostanie tajemnicą. Potem Emilian Kamiński, Piotrek Rogala, czyli znowu akcent bieszczadzki. Będzie wyjątkowo inaczej, jeśli chodzi o cztery ściany wiersza, dlatego czterech ścian wiersza nie będzie. Nie będzie też Marylki Duszki tak fizycznie obecnie, ale za to będzie duchowo i słowem, bo jej wiersze będę miał zaszczyt ja przeczytać. Potem trio do kwartetu Jerka Tomaszewskiego będzie, potem będzie Wioletta Przygoda i Igor Jankowski. Dylan.pl, Marcin Różycki solowo i zespół Krótko i na temat. To jeśli chodzi o tego typu rzeczy. To będzie jutro o godzinie 15 czasu polskiego, a o 14 czasu brytyjskiego w Radiu Islanders. Spotykamy się również oczywiście 8 w Dniu Kobiet w Radio Muzyczna Cyganeria, ale jakoś tak nie przewidziałem żadnych specjalnych okolicznościowych piosenek. No wiadomo, wszystkim paniom mówimy wszystkiego najlepszego, zdrówka i radości, i normalności. To mogę sobie w tej zapowiedzi nawet, że tak powiem, powiedzieć. A piosenki będą takie, jakie przygotowałem, niezależnie czy ktoś będzie czekał na dedykację, czy tej dedykacji nie będzie miał. No trudno, tak się ułożyło. A co będzie w muzycznej cyganerii, to wiadomo, że w poniedziałek o 28 marca. Natomiast będzie też taka wiadomość, chyba która was interesuje, co się będzie działo za tydzień. Za tydzień pod wielkim dachem nieba będzie multiinstrumentalista, od niedawna również wokalista, wydał kilka płyt, właściwie chyba taki, nie wiem jak się to nazywa, trzy płyty w jednym, że tak powiem, wydawnictwie. Największe przeboje do muzyki Mietka Jureckiego, ale z różnymi, że tak powiem, tekstami, ale śpiewa sam Mietek Jurecki. Będą naprawdę ciekawe rzeczy. Będzie Mietek o tym mówił. No i będzie, co jeszcze, Mietek oczywiście wszystkim jest kojarzony, Mietek Jurecki jest wszystkim kojarzony z Budką Suflera, z Perfektem, z Martyną Jakubowicz, a tak naprawdę chyba z wszystkimi polskimi wykonawcami, bo Mietek Jurecki był członkiem Alex Bandu i wszystkie imprezy związane z Opolem no, były od wielu, wielu lat przez niego obsługiwane, bo jak się dowiecie, Mietek jest na scenie już 47 lat, ma wydanych ponad 350 płyt, to znaczy na których się pojawia. No i to chyba tyle. Co? Czy coś zapomniałem? Powiedziałem, że jutro Marylki nie będzie, powiedziałem też, że ja przeczytam jej wiersze. No to chyba tak, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i oczywiście obowiązkowo włączcie jutro, przynajmniej ci w Polsce o 15, a ci w Anglii o 14 Radio Islanders. No i usiądźcie, skupcie się i będzie się działo. Do usłyszenia jutro.